Witam w kolejnym odcineczku naszych przygód tajemniczego skrytobójcy. Śpij se. To nie ja. To nie ja. Ja chciałem dobrze. Okej, tam idzie kolejny, więc... Ja bym chętnie to uprzył na jakimś gościu. A chyba się nie da. O, broko, dobro. Na jakimś słabszym chyba trzeba. Bez takich mi tutaj. Headshot. Aż muła podleciał. Dobra, skradam się dalej. To nie było celowe. Jejku, czy ja każdego muszę zabijać? Tak, probably raz, probably. Chciałem ładnie, nie pozwoliłeś. Okej. Ani razu nie posiadam ciała gościa innego. Nie wiem jak to. Posążek. Jak Lenin. Okej. W miarę czysto. Sokołowa eliksirek widzę. Coś tu za cicho. Za cicho. W ogóle wziąłem cel misji swój. Find Havelock. Staramy się go znaleźć. Co to jest? Co to jest? Tak cicho tu jest, że... To jest podejrzane. tak mi się zdaje, że ten gościu, który dał nam tą całą moc, on się po prostu w jakąś gierkę bawi i tę moce ma kilka osób i chcą zobaczyć, która osoba przetrwa. O kurde. O. No tak. Ups. No i co mam zrobić? Cholera, aż się kusi, by zapisać. Dobra. Nie w tą stronę, kurde, cieciu. Ty, Emily, ja cię biorę. Cholera. To co ja mam zrobić na jejku? To był ten safe, chyba. Tak, The Lighthouse. No właśnie. Tak się zastanawiam. Ile ja mam tych run już? Akurat. O, właśnie tak. Trzymam ten F ciągle, żeby mi dziecko nie spadło. Ty. Co? O fuck. Co to było za dziecko? O, i już koniec mamy. What will history tell us? That the daughter of a murdered empress ascended the throne up a mountain of corpses, carried by an assassin named Corvo? A to nie tak miało być. No. They'll say that little Emily Caldwin I came to power in an age of terror and corruption, and that she did her best in a world that is not kind to little girls or empresses. To są ulice, które sprawiłem, które wyglądają tak, jak sprawiłem, żeby ja wyglądałem. Nie, nie, coś mi zdanie nie poszło. O, co za grób. Samuel. O. Corvo Attano. Kto to jest? A to Emily, jak jest już duża chyba. No, jestem ciekaw innych zakończeń. No i to był Dishonored. i czy po napisach końcowych coś jeszcze będzie. Nie. A żeby nie było, to przejdziemy grę od strony dobrej. Podobno inaczej troszeczkę jest. Nawet taka lista żyje. Musiałem przejść całą grę od nowa, jednakże teraz pozwoliłem sobie na małe oszustwo, jako że już przeszedłem tą grę. Zobaczcie, cały arsenał mamy. 6 tutaj 99 nawet. A ja postanowiłem sobie sprawdzić, co to będzie, i pomyślałem sobie, że może wy też będziecie chcieli się dowiedzieć, co tu będzie. Dobra. Thought I'd find you here. It never pays to bet against you, does it? I saw the signal. I knew you'd be back, Corvo. I knew it. I teraz płyniemy na tą wysepkę ostatnią. The admiral controls the military now. Martin's high overseer, and Pendleton's in favor with the aristocracy and parliament. They need Emily, of course. But if Havelock senses that it's all about to fall down around him, jest to najtrudniejszy poziom. I w sumie teraz to na trainerze przechodzę. Tak, tylko po prostu dla jajców. Ale jak mówiłem, no, pewnie będziecie chcieli zobaczyć 2 końce. Więc ewentualnie mogę poudawać, że przechodzę to. This is it, sir. I suspect Havelock, Martin, and Lord Pendleton landed there a while ago and went into the lighthouse. No, całkiem inna pogoda niż wtedy. I remember hearing the admiral and Martin talking about this place is where they'd hold up if they had to. Anybody going in has to breach the fort, the gatehouse, and there's only one way to the top. All I can say is that it's been a pleasure serving with you. Maybe after all this is settled, we'll see each other again. No, inaczej teraz wygląda. Oh, chaos. She won't have time for no. I knew you were sharp, Corvo. But somehow you managed to get through all this mess without losing sight of what really matters. For that, I respect you. The city's gonna pull itself up, I believe. Too many good people here to let it all turn to ashes. I'd best be going. The battlefield's no place for an old sailor like me. That time is long past. Good luck, my friend. No popatrzcie, od razu inaczej. No dobra. Postrzelamy sobie trochę tymi rzutkami. Jesteśmy nieśmiertelnymi i mamy inne pierdoły. A jeżeli będziecie chcieli trenera, no to w sumie czemu nie? Patrzcie, zwalniam sobie czas. I w sumie możemy sobie latać, nie? Nie, nie będziemy zabijać. Masz pisioro i śpi. Tyrytytyty. Żeby się nikomu nic nie stało. No chociaż jest jeszcze opcja, że mógłbym zatrzymać czas i sobie wtedy przejść przez te ściany. Tak też można. Pyk. Nie, no to im zrobię krzywdę, jeżeli ich wiatrem posiejemy. No to Emily jest bezpieczna. Coś nie poszło. Dobra, włożyliśmy w ten gatehouse. O, kluczyk. Oj. Tym się będziemy męczyć, nie? Po prostu wam pokażę. Przy okazji sobie zobaczę, czym to się misja różni. What the fuck? I już tuż mamy. Mamy naszą windę, pamiętacie? Coś nie tak zrobiłem. Dobra, jak pomówi troszkę. Okej. Bo trochę krótki ten odcinek by był, gdybym zaczął tylko odtąd. I to na podejściu High Chaos. Oj tam, oj tam. Ojejku. Chodź tu. No przeszkadzasz. Rescue Emily, ale przecież ona była, nie? Tam z nami. Co mamy z nim zrobić? Zrobimy tylko tyle. No, Martin niestety poległ. A tu gdzieś musimy mieć klucz. O. Jest Emily. O, i widzicie, mamy dziewczynkę. I tak się kończy ta misja. No i teraz macie zakończenie z niej. Wydaje mi się, że krótsza ta była. So ends the interregnum. And now Emily Caldwin the first will take her mother. No teraz zamiast krzyczeć na siebie, to popatrzcie. Wszyscy się cieszą. Nasz bohater, czyli ja, zamiast przypchać się z jakimś gościem, no radza tutaj. You watched and listened when other men would have shouted in rage. You held back instead of striking. So it is with the passing of the plague and Emily's ascension comes a golden age brought about by your hand. Piero i Sokołów sobie wymyślili. O. O, i nasz barman coś polewa, znaczy nasz ten łódkarz. No, popatrzcie. I po raz kolejny PM to był Dishonored i tym razem naprawdę żegnaj się. To koniec. Cześć. Tylko nie koniec odcinka. Subskrypcja.